Cześć, witaj na kanale Rock Day. Tutaj Wojtek, czupryna szalona. Temat dzisiejszego filmu to jest, jaki efekt gitarowy wybrać na początek. No tutaj właściwie temat jest naprawdę bardzo rozległy, ponieważ tak, wzmacniacze gitarowe mają już wbudowane efekty. Więc właściwie dużo wzmacniaczy, które są używane w domu na zasadzie do ćwiczeń, czy to takich małych 15-watowych, czy takich większych 100-watowych, jak tutaj mam, one mają cały zakres już efektów wbudowanych. Tutaj na przykład mam cały, no tutaj na przykład jest reverb osobno, natomiast efekty różne modulacyjne, pogłosowe są tutaj. Tutaj są przestery w drugiej kolumnie. Nie będę tego przybliżał, bo tutaj nie o to chodzi. Chodzi o sam fakt taki, że jeżeli zaczynasz przygodę z gitarą i po prostu chcesz coś, cokolwiek na początek, co można byłoby zagrać, jakiś reverb, jakiś pogłosik, coś fajnego, to w zasadzie wzmacniacze współczesne mają wbudowane prawie wszystko już wewnątrz, można powiedzieć, w obudowie wzmacniacza. Minusem natomiast jest to, że efekty nieraz są zbudowane na jednym rdzeniu. Na przykład efekt reverb mamy tutaj jako jeden rdzeń. Możemy tylko jakby jego intensywność i głębię możemy regulować. Natomiast nie możemy tutaj używać dwóch efektów z tego rdzenia, ponieważ na przykład mamy flanger i phaser. Na jednym pokrętle, na jednej pozycji jest flanger, na innej pozycji jest chorus, czy cokolwiek innego, chorus albo phaser, i po prostu nie damy rady tego używać równocześnie. Tutaj jest właśnie pierwszy minus takich wzmacniaczy combo, które są produkowane do takiego użytku domowego, chyba że to są takie dwurdzeniowe. Niektóre firmy robią wzmacniacz, gdzie mamy jedną grupę efektów i drugą grupę efektów. Fender Mustang, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy Fender Mustang ma dwa rdzenie, ale na przykład Yoyo DC15 miał dwa rdzenie, jakieś pogłosowe delaye miał na jednym, natomiast inne efekty modulacyjne miał na drugim rdzeniu. Na przykład ten, co tutaj mam, efekt wzmacniacz Line 6 Spider 3, on natomiast ma dwa rdzenie. Na jednym rdzeniu ma chorus flanger, phaser tremolo, a na drugim delay, reverb. Aczkolwiek specyfikacja takich efektów wbudowanych we wzmacniaczu jest taka, że często, tak jak w przypadku tego Line 6 Spidera 3, zakres regulacji tych efektów nie jest zadowalający. Nie możemy za dużo parametrów zmienić. Możemy ogólnie od słabego działania tego efektu do mocnego działania efektu. Nie możemy poszczególnych parametrów ustawiać, zmieniać. Możliwe, że na przykład w Fenderze Mustangu, w którym jest dostęp do komputera, możemy parametry wszystkie zmieniać, aczkolwiek nie wiem, i tutaj chętnie poczytam Wasze odpowiedzi, nie wiem, jak to jest z tymi, bo dawno grałem na Fenderze Mustangu, bodajże czwórce, więc na piątce nie grałem na pewno. Nie wiem, jak to jest z tymi efektami, z tymi rdzeniami, bo załóżmy, chcielibyśmy delaya i reverba. Ja na przykład na Spiderze tutaj nie dam rady delaya i reverba, a na przykład na tym nie dam rady. No, dam rady, bo reverb jest na osobnej gałce, a delay jest na tym drugim rdzeniu. Tutaj na przykład reverb Behringer w tym piecu akurat zrobił taki fajny myk, że są też na tym jednym rdzeniu, na tym tu, mamy też możliwość zmieniania, znaczy możliwość włączenia dwóch efektów, na przykład phaser delay, flanger delay, flanger delay drugi, chorus plus delay, chorus plus delay, chorus plus kompresor, więc tak akurat pomyśleli i bardzo słusznie zrobili, że po prostu na jednym rdzeniu możemy sobie włączyć dwa efekty, czyli tak naprawdę włączamy dwa efekty i plus reverb, czyli mamy trzy efekty, plus ewentualnie, jeżeli ktoś przester nazywa efektem, to no tak, oczywiście można tego nazwać, bo może mieć wzmacniacz bez zupełnie kanałów, na przykład jak ja mam wzmacniacz Krait V5, to on po prostu jest czysty kanał, głośność i barwa, czyli takie przymulenie albo rozjaśnienie brzmienia. Natomiast tutaj akurat Behringer bardzo, bardzo sobie sprytnie zrobił, aczkolwiek znowu tutaj mówię, że nie za bardzo możemy zmieniać wartości tych poszczególnych efektów, poszczególne parametry, ponieważ mamy tylko jedną gałkę natężenia tego efektu.
Możemy natomiast, tak, oni tutaj też zrobili, że jest drugi parametr, trzeba przytrzymać drugi przycisk. Teraz zobaczymy, bo rzadko to używam, że jest drugi przycisk, ale w innych wzmacniaczach tego może nie być i może być trudno ustawić. Więc suma summarum, wracamy do takiej sytuacji, że o ile we wzmacniaczach, kombiakach 15-watowych, małych czy większych kombiakach, mamy przester wbudowany prawie zawsze. Prawie zawsze jest przester wbudowany, można powiedzieć, dobra, jeden efekt mam. Reverb prawie zawsze też jest zbudowany. Natomiast inne efekty, typu kompresor czy jakieś inne, często nie są wbudowane. Więc można byłoby się pokusić o taki motyw, aha, dobra, czyli tutaj mam, tu mam przester, ale właściwie ale właściwie teraz jak tutaj to ugryźć? Mam przester taki, a może mi coś w tym przesterze brakuje. Oczywiście przed kupnem wzmacniacza, przed kupnem efektu, przed kupnem gitary, czegokolwiek, zachęcam bardzo gorąco do obejrzenia na YouTubie wszelkich możliwych testów. Naprawdę. I to nie jeden test obejrzeć w stylu Kaczka, Crybaby, Dano 535Q, jeden efekt posłuchać, jeden filmik, bo na przykład oficjalny film Dunlopa dotyczący Kaczki 535Q jest bardzo taki szpanersko zrobiony, pokazany, omówiony, natomiast samo brzmienie nie jest tak naprawdę fajnie, precyzyjnie pokazane, typu a teraz to brzmienie, a teraz to brzmienie, a teraz ta gałeczka, a teraz ta. Nie ma. Więc wypadałoby zrobić, popatrzeć kilka filmów, obejrzeć z danym brzmieniem, a to dlatego tak, jeden youtuber tak pokaże, drugi tak, a jeszcze jest jedna sprawa, że u jednego jeden gra na takim wzmacniaczu, drugi gra na takim wzmacniaczu i te brzmienia, albo jeszcze co innego, nagrywa na takim mikrofonie, nagrywa na innym mikrofonie, obrabia to gdzieś w komputerze, czy nie obrabia, więc dlatego warto byłoby posłuchać różnych wersji. Warto też sobie zobaczyć na sklepie, niemiecki sklep Thomann, na pewno każdy go zna, bardzo dużo sprzętów ma już zrobione, nagrane próbki. To jest o tyle fajne, że te próbki mają, są zawsze w tej samej, na przykład, jeżeli mamy, powiedzmy, przestery gitarowe, to zawsze przester jest używany na przykład w wersji bluesowej i ten sam motyw gitarowy jest zagrany. Później wersja metal, ten sam motyw gitarowy jest zagrany, tylko z tym efektem. Funk, załóżmy, jeżeli tam jest potrzebny przester do niego, to jest tak samo nagrany ten sam riff. Jeżeli włączamy przester na przykład bossa, to mamy tak samo ustawione metal, riff sam muzyczny, sam gitarowy jest ten sam, co w produkcie MXR i wersja metal. I to jest bardzo fajne, bo wtedy możemy dokładnie porównać ten sam riff, bo jeżeli na przykład mamy akord power chord włączony pyk, bum i wybrzmiewa, to zupełnie inne brzmienie efektu jest, jeżeli mamy poszczególne dźwięki, prawda? O ile na puszczonym power chordzie brzmi fajnie, o tyle na w jakiejś melodii może czegoś brakować temu efektowi. Więc ja tak naprawdę, co ja bym poradził takiej osobie, ciągle się drapie w nos, co ja bym poradził takiej osobie, która zapyta się, jaki przester na początek? Z jednej strony mógłbym powiedzieć, przetestuj sobie wszystkie efekty, które masz w piecu. To jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić. Przetestuj wszystko, co tam jest. Każdy z tych trybów. British Classic A, British Blues, Classic Quint, Wind Combo, Rectified High Gain, Modern High Gain. Wszystko sobie obadaj. A później, jeżeli to już wszystko sobie sprawdzisz i stwierdzisz, że chciałbyś nadal spróbować coś innego, to bym zachęcał faktycznie do kupowania kostek. Bardzo istotną rzeczą jest to, że do tych kostek trzeba mieć zasilanie. Zwykle bateria, wystarczy mi bateria, nic więcej nie potrzeba. Niektóre efekty, jak bateria zaczyna się robić słaba, to efekty źle działają. Niektóre efekty zużywają baterię bardzo szybko. Jeżeli jest duży pobór mocy, niektóre zużywają mało baterii, niektóre są w ogóle true bypass i w ogóle nie trzeba ich zasilać, tak jak na przykład mój przełącznik ABY switch, który tutaj jest, aczkolwiek on z gitarą nic nie robi, on tylko przepuszcza sygnał z jednego, robi dwa sygnały, nie o tym mówimy, bo oczywiście jeżeli ktoś zaczyna przygodę z gitarą, to on nie, o, ja chcę przełącznik ABY, bo będę nie wiem co robił, nie, no raczej będzie chciał przester. Pierwsza rzecz, którą ludzie chcą dokupywać sobie do gitary, to jest przester. O, telefon dzwoni. Halo, teraz prowadzę lekcję, proszę nie przeszkadzać. Mam ten film, prowadzę.
Na pewno. Pójdą gdzie inaczej. Dobra, może być bardzo dobrze. Nie to wszystko. Tak, nagrywam. Dobra, to jak skończę nagrywać, to jeszcze zadzwonię, ale to nie wiem, kup coś tam, nie wiem. No, no pa. Bardzo przepraszam, kochani. Telefon, małżonka dzwoniła. To jest bardzo niecierpiące zwłoki. Zwłoki, co wtedy mogło być ze mnie, jeżeli nie odbiorę telefonu. Ale dobra. Pozdrawiam moją żonę oczywiście, bardzo ją kocham, uwielbiam i moją córkę tak samo. Ale dobra, wracając do efektów. Pierwszą rzeczą, którą w ogóle gitarzyści chcieliby kupić, tak jak na przykład w moim przypadku było, miałem wzmacniacz, ujowy wzmacniacz, bardzo potrzebuję jakiś przester, kuźwa. Koda Death Metal to był mój pierwszy efekt, który kupiłem. Owszem, czyli to jest jakby ten tok rozumowania. We wzmacniaczu jest coś słabawo, raczej przester mi się przyda, bo wzmacniacz, jeżeli... Bo może też tak być, że kupisz wzmacniacz, który nie ma żadnego efektu. Tak jak ten, co mówiłem, Crate, albo jakiś inny lampowy, albo no nie wiem, cokolwiek, nawet jakiś powiedzmy P-Way V30, bodajże tak się nazywa, Classic 30. On ma przester taki słaby i średnio na przykład by mi się na nim komfortowo grało jakieś mocne rzeczy. Więc zakładamy, że wszystkie efekty we wzmacniaczu przetestowane są. Ewentualnie masz wzmacniacz, który nie ma w ogóle żadnego efektu. Wtedy zabieramy się za efekty w kostce. Przester to jest pierwsza rzecz, którą byłoby fajnie mieć. Myślę, że fajnie byłoby też mieć coś pogłosowego typu reverb, ewentualnie delay. To są takie fajne rzeczy, które możemy użyć. Ja akurat nie mam. Ja akurat nie mam. Miałem kiedyś, ale nie mam i myślę, że to jest duży błąd. Mam reverb wbudowany w tym Line 6, często go używam. W każdym razie reverb albo delay. To jest, bo delay zwykle jest taki, to jest pogłos, który, znaczy pogłos, to jest taki efekt, który powoduje jakby odbijanie się dźwięku troszeczkę, powtarzanie tego dźwięku. Delaye zwykle mają też taką opcję, że możemy sobie zrobić minimalne ustawienia i wtedy brzmi jak reverb, czyli tak jak daje nam pogłos, jakby się było na przykład na jakiejś sali koncertowej dużej, na stadionie na przykład. Pogłosy mają różne nazwy, bo na przykład reverby, bo na przykład jest concert hall, bathroom na przykład, albo classic coś tam, różne takie rzeczy. Miałem kiedyś TC Electronicsa taki rakowy do wbudowania reverbo delay. Też co prawda miał dwa rdzenie, bardzo fajny, ale też sprzedałem. W każdym razie reverb albo delay jest bardzo fajnym efektem. Chorus flanger. Bardzo fajny efekt Chorus Flanger też jest. Bardzo polecam. Polecam również kompresor. Ja akurat mam kompresor Sustainer. Cicho. Kompresor Sustainer CS3. On dodaje takiego płynięcia dźwięku Sustainer, czyli troszeczkę bardziej go wyciąga. Oczywiście zależy to wyciągnięcie tego dźwięku, to płynięcie, zależy od przesteru. Bo mówię, kupcie przester, ale przester właściwie to jest bardzo dużo efektów. Myślę, że to w ogóle, ja zrobię w ogóle osobny film, w którym będę pokazywał może nawet z różnych sklepów internetowych efekty. Ja osobiście polecam na przykład Behringer taki, GDI21. To jest taki multiprzester, on ma kilka motywów. Ma wzmacniacze Calif, California, British i Tweed. Mamy motywy Hot, High Gain, Clean, ustawienie mikrofonu, uziemienie, to akurat właściwie sam nigdy nie wiem, do czego to jest, to będę musiał poczytać. W każdym razie mamy przester, drive, mamy wysokie częstotliwości, mamy niskie częstotliwości, mamy level, czyli głośność. Brakuje może trochę, jakby się uprzeć, trochę brakuje średnich częstotliwości, ale w zasadzie on jest całkiem spoko. Ja na przykład używam do lekkiego takiego dopalenia wzmacniacza mojego lampowego, używam Boss Tube Screamer TS9DX. To jest taki efekt klasyk, dość drogi, bo kosztuje gdzieś około powiedzmy 800 zł. Używany, nie wiem, pewnie za 3-4 stówy. Ten natomiast nowy chyba kosztuje 180. Używany kosztuje około 60, widziałem na Allegro ostatnio. Kolejnym przesterem, bo na przesterach się skupię w tym momencie. Kolejnym przesterem na przykład jest Metal Zone Bossa. Fajny jest, ja gorąco polecam. Firma MXR Full Bore. To jest taki przester właśnie
zarąbisty, bo ma wbudowaną od razu bramkę szumów, czyli coś, co nam wycisza, tak jak tu słychać te szumy. Wyłączyłem bramkę, szumi. Włączam bramkę, wycisza. Full bore, bardzo fajny też jest metal firmy Behringer, to był chyba metal, death metal czy coś takiego, heavy metal, przez ten różowy, trochę obciachowy, ale fajnie brzmiał, niedrogi, bo nówka chyba gdzieś koło 90 zł, 105 zł, coś w tym stylu. Firma Electroharmonix robi na przykład efekt, który się nazywa Metal Move. On ma dwa włączniki, jeden ma po prostu do daje przester, drugi włącznik powoduje podbicie głośności, czyli na przykład do solów, jak sobie podbijamy. On jest bardzo specyficzny, bardzo zaostrzony brzmieniowo. Fajne na przykład dość robi firma Yoyo, fajne dość przestery robi, ale myślę, że w ogóle temat przesterów to w ogóle poruszymy jako zupełnie osobny, bo teraz tak mówię ogólnie, że fajne to są te efekty, fajne te przestery. Ja na przykład jeżeli chodzi, to dobra, na przesterach skończmy, powiem w ogóle, będę jeszcze o tym opowiadał na pewno dodatkowo, bo to mogę opowiadać całymi dniami i nocami po prostu, a i tak wszystko nie powiem. Ten efekt na przykład Horus Flanger kolejny, który by, bo delayów też mamy dużo, delayów to akurat teraz nawet nie podam przykładu, to będę musiał w ogóle zrobić osobny też filmik, ale na przykład Horus Flanger, bardzo często używany jest taki efekt jak ten, on dodaje takiego po prostu takiego posmaku do brzmienia. Ja sobie włączę. O, chodź tu, chodź tu. Horus Flanger. Wzmacniacze mam tak zrobione, że jest Horus Flanger, już nie umiem mówić, jest równocześnie włączony. Chodzi mi o samą opcję tego, jak to brzmi. Bardzo fajne też na przykład są efekty phaser. Phaser mam tutaj na przykład też budowany. Jest tego falowania, to jest wnerwiający, więc wypadałoby wtedy zmniejszyć, na przykład. Prawdę powiedziawszy, te wszystkie właśnie phaser, flanger, powiedzmy Horus, to są takie efekty trochę, no bez Horusa. Flanger i phaser to są takie trochę inwazyjne brzmienie, jak słychać troszeczkę, tak jak zresztą mówiłem, zakres regulacji tych efektów jest zerowy właściwie. Ja mogę zrobić, że on bardzo faluje albo słabo faluje, natomiast nie mogę innych parametrów zupełnie zmienić. Więc efekt taki w takiej kostce jest dużo lepszy, ponieważ po prostu tam mamy regulację tego parametru w kilku opcjach, na przykład tak jak tutaj mam w tym Ibanezie, to też efekt Ibaneza, mamy kilka opcji. Mamy prędkość, głębokość, czas pogłosu, regeneration tutaj też mam. Mam wybór, który chcemy efekt, czy Horus, czy Flanger, akurat dwóch na raz się nie da użyć go. Mamy typ normal i uect, w każdym razie taki walnięty, tu jest napisane crazy w ogóle przez K.
W każdym razie, ja bym sugerował zrobić coś takiego. Kupujesz sobie wzmacniacz, pyk, i jeżeli faktycznie te efekty się nie spisują, kupujesz sobie efekty takie. Przester, Horus, może być bramka szumów, bardzo fajnie byłoby bramka szumów, kompresor w takiej kolejności, reverb na przykład, albo delay. W każdym razie, ja wychodziłem zawsze z takiego założenia na początku, z takiego założenia wychodziłem, im więcej tym lepiej, po prostu napierniczamy go. A później z czasem, zaraz, ja gram metal i gram na koncertach, to troszeczkę jednak mimo wszystko każdy kolejny efekt powodował, że mi tam coś szumiało, że mi coś tam trochę przeszkadzało. Tym bardziej, jeżeli im bardziej agresywna muzyka, mocniejsze przestery, tym bardziej to wymaga ujarzmienia. Oczywiście wszystko da się ujarzmić, zależy wszystko oczywiście od sprzętu. W każdym razie ja później podchodziłem do takiego, znaczy do takiego, tak miałem podejście, im mniej tym lepiej. Miałem tylko kaczkę, Horus, znaczy miałem kaczkę, Horus, tak, czyli tego i właściwie i bramkę szumów i właściwie tyle na koncertach używałem. Zaczynam wracać z powrotem do różnych efektów, no głównie też dlatego, że po prostu efekty poprawiają nam troszeczkę brzmienie, poprawiają nam, mogą troszeczkę dopalić wzmacniacz, możemy dzięki temu, możemy troszeczkę ubarwić, no nie wiem, ja tutaj akurat mam. Na przykład kompresorem, sustainerem trochę dźwięk poprawię. Teraz znowu z efektem. W każdym razie to tak myślę, jeszcze raz, reasumując, pierwszy bym brał przester, później Horus, kolejny mógł być kompresor, ewentualnie właśnie jakiś delay albo reverb. I właściwie to tyle, oczywiście to jest tylko taka sugestia dla osób zaczynających, oczywiście można bardzo mieć rozbudowany pedalboard, więc do ciebie należy decyzja. W każdym razie najlepiej zacząć od tego, co sugeruję. To jest taka drobna sugestia Wojtasa. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach.